Jedwab. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forum.g2.com. Zapraszam Państwa. Dzień dobry. Ja się nazywam Jacek Uchryn i mam przyjemność dzisiaj poprowadzić dla Państwa panel Transformacja gospodarcza i energetyczna. Jako młody człowiek, zapoznając się z dokonaniami moich gości, zarówno tych teoretycznych, praktycznych, jak i doświadczeniem życiowym, mam taką przemożną nadzieję, że pytania, które nurtują tak młodego człowieka jak mnie, w tym gronie o tak dużym doświadczeniu praktycznym, teoretycznym, życiowym, znajdą odpowiedzi. A dzisiaj, jak patrzę się na Państwa doświadczenie, mamy zaczynając od z tamtej strony, po stronie panelistów, pana profesora Macieja Chorowskiego, który jest wieloletnim dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, inicjator, prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, również udział w CERN-ie, wiele rad naukowych, wiele rad nadzorczych, ciał doradczych. Pan profesor Wojciech Myślecki, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej, analityk polityki i strategii geopolityki, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Kierował lub uczestniczył w wielu poważnych spółkach prawa handlowego, międzynarodowych programach gospodarczych, szczególnie w elektroenergetyce. Jest z nami też pan profesor Waldemar Skomudek, który pełnił funkcję w wielu spółkach elektroenergetycznych. Tutaj wspomnę, co może być istotne w naszej dyskusji. Zajmuje się problematyką stabilności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, problematyką inwestycyjną, eksploatacyjną, sieci elektroenergetycznym, zarządzaniem w warunkach konkurencji i regulacji. Jest z nami również pan profesor Grzegorz Benysek, autor ponad 140 prac naukowych, w tym kilkudziesięciu opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście OCR. Autor i koordynator 20 projektów badawczych, rozwojowych i celowych. W efekcie działalności otrzymał szereg nagród, między innowacyjna osobowość roku. I pozwoliłem sobie przytoczyć pokrótce Państwa doświadczenie praktyczne, teoretyczne i życiowe z tego względu, że tematem tego panelu jest transformacja gospodarcza i energetyczna. I zanim zadam Panom pytania, to małe wprowadzenie do kontekstu, bo słowo transformacja podczas panelu poprzedniego, myślę tego też panelu i poprzednich paneli, była wielokrotnie odmieniana przez wiele przypadków. Więc ja sobie pozwoliłem przyjrzeć się, co oznacza słowo transformacja. Oznacza przekształcenie, ono oczywiście może dotyczyć spraw społecznych, ekonomicznych czy politycznych, jak i technologicznych, informacyjnych. W przeważającej liczbie wypadków synonimem do transformacji jest zmiana. W znacznie mniejszej liczbie wypadków synonimem terminu jest rozwój. Bardzo rzadko synonimem terminu jest postęp. Każda transformacja jest zmianą, ale nie każda zmiana jest transformacją. Transformacja jest też opisywana jako zjawisko i proces aktywnego pobierania DNA z otoczenia, czyli zdolność transformacji, w tym przypadku nazywa się pewnego rodzaju kompetencją. Synonimem transformacji jest też restrukturyzacja, która może być kreatywna, antycypacyjna, dostosowawcza czy naprawcza. Transformacja energetyczna, która ma miejsce w kilku krajach, między innymi Danii, Francji, Niemczech, to przejście do zrównoważonych gospodarek za pomocą odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ostatecznym celem transformacji jest całkowite zastąpienie nieodnawialnych źródeł energii
w miksie energetycznym. Biorąc pod uwagę powyższe konteksty, rodzą się takie właśnie następujące pytania po mojej stronie. Czy transformacja energetyki wymusza transformację gospodarki, czy jest odwrotnie? Czy mamy do czynienia ze zmianą, czy transformacją? I czy to jest postęp? Czy mamy kompetencje do transformacji? Jeżeli tak, to ona jest kreatywna czy naprawcza? Chciałem tylko dodać, że z tegorocznej analizy URE wynika, że w ciągu najbliższych 14 lat potencjał wytwórczy w Polsce będzie mniejszy o około 11% w stosunku do roku 2020. Przy czym ważne jest, że wytwórcy energii elektrycznej zaplanowali zwiększenie udziału źródeł niesterowalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy źródeł sterowalnych i wysokodyspozycyjnych. Oznacza to, że biorąc pod uwagę korelacyjny współczynnik dyspozycyjności zmniejszenia mocy w systemie, spadek w roku 2034 może wynieść aż 37%, prawie 11 gigawatogodzin. Gigawatów, przepraszam. I zanim zadam panom pytanie takie praktyczne, czy widzą panowie potencjalne źródła pokrycia tej luki i gdzie, to moje pytanie jest następujące. Czy mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, że transformacja energetyki wymusza transformację gospodarki? Czy jest odwrotnie? Czy to jest postęp? Czy my, kadry, społeczeństwo, mamy kompetencje do tego i czy ona jest kreatywna, czy raczej naprawcza? Bardzo proszę. Okay. Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo dużo pytań, bardzo mało czasu na odpowiedź. Ja zawsze myślałem, że energetyka jest częścią gospodarki, i chciałbym, żeby gospodarka rozwijała się i żeby tutaj tym hamulcowym nie była energetyka. Jeżeli energetyka nie będzie nadążała ze zmianami, oczywiście nie będę mówił o tym, co może być przyczyną tego zapóźnienia albo niedostosowania się szybkości zmian jednej części, drugiej części, ale jeżeli energetyka nie będzie nadążała za zmianami, to gospodarka szeroko rozumiana, z której wyłączamy, jak rozumiem, energetykę, sama będzie musiała sobie poradzić z tym problemem. Dlaczego? No bo wydaje się, że ceny energii elektrycznej będą wzrastały. Ja już o tym studentom swoim mówiłem w 2011 roku, kiedy obserwowałem to, jak ówcześnie rządzący podchodzili do zmian w sektorze energetycznym, gdzie dominującym słowem było derogacja. I czym to się skończy? Teraz mamy troszeczkę efekty tych zapóźnień. I wówczas mówiłem studentom, że produkujcie energię we własnym zakresie, bo to pozwoli wam uniezależnić się od zmian, o fluktuacji, które będą dochodziły na rynku energii elektrycznej. I wydaje się, że jeżeli sektor energetyczny nie będzie nadążał ze zmianami albo będzie próbował troszeczkę bardziej podchodzić mniej otwarty sposób, z różnych względów finansowych nie będzie w stanie go stać na te zmiany, to wówczas gospodarka sama sobie ten problem rozwiąże. Dlaczego? No bo bardzo często już w tej chwili przedsiębiorcy są proszeni o to, żeby startując w przetargach europejskich węglowych. Jaki jest ślad węglowych? Jeżeli będą musieli bazować na źródłach energii elektrycznej, na energii drogiej, to będą sami produkowali energię elektryczną. Czyli wydaje się, że ten postęp technologiczny, który się dokonuje w różnych gałęziach w zakresie wytwarzania energii, nawet zbudowanie klastrów energetycznych, samych bilujących się obszarów, da tą gwarancję, że te źródła energii będą stabilne, przewidywalne na potrzeby użytkowania przez przedsiębiorców. Przedsiębiorcy coraz bardziej będą się uniezależniali od tej niewydolnej albo nienadążającej za zmianami energetyki. Także dla mnie optymalne modelem rozwoju byłoby, gdyby energetyka nadążała za zmianami, za potrzebami gospodarki. Natomiast jeżeli to się nie będzie miało miejsce, to wydaje mi się, że gospodarka i tak będzie musiała znaleźć rozwiązanie. Będzie to drogie dla wszystkich, no ale wydaje się, że nie ma tutaj alternatywy. Dziękuję.
Dziękuję, panie profesorze. Czyli rozumiem w ramach tych pytań, że odpowiedź jest taka, że ta kompetencja jest kompetencją naprawczą. Luka, która w najbliższym czasie 14 lat powstanie w sytuacji kompetencji naprawczej, jest sprawcza, ponieważ społeczeństwo sobie poradzi. To doprowadzi, jak rozumiem, do krótkim tempie do rozproszonej energetyki i w pewnym sensie odnawialnej. I nie chciałbym oczywiście tutaj przerysowywać, ale może to prowadzić też do takiej energetyki rozproszonej typu lampy łojowe. Raczej powiem tak, czy można zbudować całkowicie system energetyczny, raczej gospodarkę bez systemów przesyłowych, rozdzielczych? Trudno mi powiedzieć. Być może tak, będzie to na pewno drogie. Natomiast te aktywne jednostki przedsiębiorstwa poradzą sobie niezależnie od tego, czy energetyka będzie odpowiadała na ich oczekiwania, czy też nie. Panie profesorze, skomunikuj, mogę prosić. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Również chciałem bardzo podziękować za zaproszenie do panelu. Natomiast odnosząc się do tej serii pytań, które tutaj pan moderator przedstawił, myślę, że zacząłbym podobnie jak i pan z takiego bardzo wysokiego poziomu, bo mówimy o gospodarce, ja bym sięgnął jeszcze troszeczkę wyżej. Chodzi o państwo. Od tego bym rozpoczął, bo myślę, że warto mieć na uwadze przede wszystkim to, co jest nadrzędne. W tym państwie jest społeczeństwo, w tym państwie rozwija się gospodarka. I również, jeżeli jest rozwój gospodarki, to wiadomo, że bez mediów, bez odpowiednich też zasobów energetycznych tego rozwoju właściwego nie będzie. A zatem ważenie teraz, czy akurat jedno, czy drugie słowo jest ważniejsze, to raczej myślę, dla mnie akurat jest może mniej istotne, bo one jakby współgrają ze sobą na płaszczyznach różnych, ale ten wspólny interes, ale w takim dobrym znaczeniu, on zaznacza się z punktu widzenia i społeczeństwa, i dobra gospodarki państwowej. I w tym lokuje się również energetyka. Natomiast mówiąc o transformacji, to na pewno należałoby postrzegać tą transformację jako zmiana. Zmiana zarówno w gospodarce, jak i w energetyce. W mojej ocenie również uważam, że ta zmiana jest możliwa. Jej dynamika taka progresywna, która dzisiaj jest bardzo mocno obserwowalna, ten diametralny skok rozwojowy jest możliwy w sytuacji, kiedy mówimy właśnie akurat o rozwoju, o nowej myśli, innowacyjnej myśli. Bez tego nie będzie tego takiego zamaszystego wejścia właśnie akurat w te nowe struktury i to, co nas czeka w najbliższej i tej dalszej przyszłości. Jeśli chodzi z kolei znowuż o zaspokojenie energetyczne, to z pewnością należy też patrzeć na rozwiązania takie, które może dzisiaj nam się wydają, że są dość futurystyczne. Są w zasadzie nie z tej epoki. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że obecnie rozwój w techniki i technologii postępuje w zasadzie prawie że o epokowe podejścia z roku na rok. To nie są dziesiątki lat, na które czekamy, żeby coś nastąpiła, jakaś zmiana, tylko to bardzo szybko postępuje. A zatem można się spodziewać, że faktycznie to, co pan profesor Benysek przed chwilą powiedział o tym, że być może będą, powiedzmy, sytuacje takie, w których kiedyś sieci nie będziemy potrzebowali przesyłowych, dystrybucyjnych. No myślę, że nie można zarzucić takiej myśli w obecnym wymiarze, patrząc z punktu widzenia chociażby nawet tego, co się dzisiaj dzieje, jeśli opanowalibyśmy w świecie technologię magazynowania energii, ale nie magazynowanie w sensie akumulatora samochodowego, ale na skalę taką, że załóżmy blok pracujący w elektrowni wielkoskalowej, można zmagazynować jego produkcję w przeciągu na przykład na okres kilku miesięcy, a może nawet i cały rok. W takich kategoriach myśląc o magazynowaniu, to w tym momencie zaczniemy się zastanawiać, czy akurat faktycznie rozwój sieci jest tak niezbędny. Na chwilę obecną mamy zupełnie inne realia. I te realia musimy starać się zaspokoić z punktu widzenia akurat wypełnienia naszych obowiązków, czy to operatora przesyłowego, czy operatorów dystrybucyjnych. W takim kierunku myślę, że to zmierzamy, a ostatnie miesiące,
bo już na pewno nie lata, ale miesiące, pokazują, jak diametralnie zmienia się energetyka. Jakie ogromne wyzwania stoją przed energetyką, tą sieciową również, bo mówimy dzisiaj bardzo na wielu konferencjach, wielu panelach o wytwarzaniu, o zastępowaniu tych źródeł, które pracują dzisiaj w podstawie, ale są, a więc są tą gwarancją bezpieczeństwa energetycznego. Ale również należy dostrzegać potrzeby w zakresie sieci. Transportowanie tej energii, która jest potrzebna w różnych zakątkach kraju, no to jest element bardzo istotny z punktu widzenia właśnie wypełnienia obowiązków operatorów dystrybucyjnych i operatora przesyłowego. A tak jak powiedziałem wcześniej, w tym się bardzo wiele zmienia. My dzisiaj obserwujemy ogromną zmianę w zakresie tego podejścia elektrotechnicznego. Jeszcze kilka lat temu byliśmy przyzwyczajeni do przepływu energii w kierunku od źródła do odbiorcy. Głównie konsumpcja energii następowała. Dzisiaj akurat mamy problem odwrócony. My ją transformujemy z niższego poziomu napięciowego na wyższy poziom, co w zasadzie, gdyby o tym powiedzieć, była mowa o tym kilka czy kilkanaście lat temu, to każdy by kiwał głową, że to jest jakiś nonsens, zupełnie nieopłacalna wręcz i nie tak to powinna być ustawiona właśnie energetyka, jeżeli chodzi o przepływy energii. Czyli zmiany na pewno kolosalne występują, natomiast za tymi zmianami, czy te zmiany na pewno są potęgowane z punktu widzenia prędkości ich występowania nową technologią, innowacyjną technologią. I tutaj wydaje mi się, że jest klucz sprawy, jeżeli chodzi o przyszły rozwój energetyki, która pracuje na rzecz gospodarki, ale przede wszystkim też gospodarki. Dziękuję bardzo. Panie profesorze Myślecki, czy mogę prosić o zabranie zdania? Nie ma żadnej wątpliwości, że jesteśmy w fazie gigantycznej, chyba największej transformacji czy zmiany, bo transformacja to jest troszeczkę więcej niż sama zmiana, to jest też również zmiana całkowicie na przykład kształtu danego podmiotu czy przedmiotu, w kanale sposobu funkcjonowania, czyli to jest bardzo głęboka zmiana i tak, dlatego mówię, że to jest taka mega transformacja. Druga rzecz, że rozwój cywilizacyjny, przyspieszenie rozwoju zawsze następowało przy udostępnieniu nowych wolumenów energii. Rozwój cywilizacji, szczególnie cywilizacje takie jak my tutaj znamy w tej chwili, no to był związany właśnie z udostępnieniem dużych obszarów paliw kopalnych, bo wszystko przedtem to były w jakimś sensie źródła naturalne. I dzisiaj stoimy wobec problemu, że właściwie negujemy celowość kontynuacji tego typu sposobu pozyskiwania energii i tak patrząc na kierunek zmian, idziemy w kierunku do źródeł pierwotnych. Przecież paliwa kopalne były pochodne właśnie wielomilionowego, że tak powiem, w latach procesu wykorzystania energii słonecznej. Tak? Właśnie nie mamy innych źródeł, albo energię, która jest zgromadzona w jądrze Ziemi, albo energia słoneczna. No reszta wszystko jakby, mówię, takich pierwotnych, naturalnych. Wiatr też jest pochodny. Słońce jest pierwotne w stosunku do wiatru, czy fali morskich i tak dalej. Więc mamy powrót do źródeł takich pierwotnych, takich, które dwa, że one są nieemisyjne. Trzy, że w jakimś sensie w ogóle negujemy paliwa kopalne, również paliwa płynne, nie tylko te w energetyce elektrycznej, o której głównie mówimy. Pytanie, dlaczego właściwie to robimy? Ponieważ na szczęście czy na nieszczęście Europa jest liderem tej transformacji, Europa ma jakąś wizję tej transformacji, jakiegoś kształtu docelowego i w związku z tym najlepiej przyglądnę się, co się w Europie dzieje, jakie to skutki wywołuje. Inne państwa obserwują. Pierwsza rzecz zaczęło się od klimatu. Nie ma dowodów, że my za pomocą utrącenia emisji tych androgenicznych, czy jak to tam się nazywa, czyli spowodowanych przez człowieka, że my spowodujemy zatrzymanie zmian klimatycznych. Taka hipoteza jest oczywiście akceptowalna, no bo znamy, jak wygląda efekt cieplarniany, ale taka upartość zaciekła Unii Europejskiej sugeruje i przynajmniej ja tak widzę, że tam są inne też czynniki, że klimat jest wykorzystywany do znacznie szerszej czy bardziej radykalnych działań transformacyjnych w przekształcaniu systemu energetycznego, nie tylko elektrycznego, bo
jest to niewątpliwie, moim zdaniem, ostatnia próba państw europejskich, żeby zdobyć ponownie jakąś przewagę konkurencyjną na dużą skalę. Czyli, że będziemy pierwsi, zbudujemy jakoś taką za dużą cenę. To tutaj nikt nie ma żadnych wątpliwości, że cena zarówno społeczna, jak i ekonomiczna będzie bardzo duża, ale będziemy mieli najnowsze technologie i to jeszcze technologie wytworzone w nowym sposobie, jakim jest gospodarka 4G. To jest pierwsza rzecz, że coś zdobędziemy. Ten, kto będzie miał energetykę opartą o źródła naturalne, to może w długim okresie wygra, bo to będą źródła po opanowaniu technologii w tej części capexowej, czyli tej inwestycyjnej. Te technologie w części operacyjnej są bardzo, mają niskie koszty operacyjne, tak, pozyskiwanie tego. I że to będzie nowe rozdanie. Ale trzecia rzecz, na którą się nie zwraca uwagi, ja już to mówiłem na jakichś innych konferencjach, to jest przebudowa jakby społeczeństwa państw Unii Europejskiej. Skąd to się bierze? Jest taka chyba uzasadniona hipoteza, tutaj ona w dyskusjach geostrategicznych, że Europa jest zlepkiem państw, które zostały utworzone w długim procesie feudalnym, a następnie zostały zrównoważone pokojem westfalskim. Każdy, bo przecież te wojny religijne były tak niszczące, tak bezsensowne, że w końcu doszło do wniosku, cuius regio eius curia. Jesteś królem, wyznaczasz, która religia tam jest dobra i do widzenia. I to spowodowało, że powstały państwa narodowe. My z tego kokonu państw narodowych tak szybko nie wyjdziemy, a Unia chyba tutaj całkowicie już zwariowała, absolutnie próbuje w przeciągu jednej krótkiego okresu generacyjnego przebudować układ społeczny na jakiś nowy. I ta klimatyczno-energetyczna transformacja odnosi się również do transformacji układu, jakby konstrukcji grupy państw europejskich zgrupowanych w Unii Europejskiej. Sądzę, że ten ostatni element jest szalenie niebezpieczny i że on może zahamować tą wartościową część. I teraz, gdy mnie zapytano, dlaczego ja się opowiadam oczywiście za zostaniem w Unii Europejskiej, bezwzględnie, bo to jest taka wartość, że to w ogóle jest poza dyskusją. Dwa, oddziaływanie na, powiedzmy, ewolucję Unii Europejskiej, która się w tej chwili toczy głównie wokół właśnie polityki klimatyczno-energetycznej. Czyli to jest jakby rdzeń w tej chwili naszej polityki na zewnątrz, wewnątrz i tak dalej, nasz stosunek do tych przekształceń. My mamy trudną sytuację, ale bo mamy tą kupę tego węgla i lobby węglowe i jesteśmy społeczeństwem dosyć konserwatywnym. No i problemy są, ale ta transformacja moim zdaniem jest nie do zatrzymania, natomiast ona musi ulec modyfikacji i musi być podniesiony ten komponent pewnej racjonalizacji tego. I to się na oczach naszych dzieje. No, panie młodzi na tej sali to doczekają, jaki będzie rezultat tego. Także już mówię, jest transformacja, jest bardzo głęboka, jest wielonurtowa ta transformacja i że jest to przebudowa Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Czy mogę prosić o zabranie głosu pana profesora Chorowskiego? Czy tu już zostało bardzo wiele powiedziane? Według mnie to rzeczywiście transformacja, bo ten wywód semantyczny oznacza jednak zmianę taką dość radykalną. No, niewątpliwie jak coś jest larwą, a potem przekształca się w postać jakiegoś ładnie wyowada już dojrzałego, to jest transformacja. Zauważmy, że opuszczenie skorupy i przejście do nowej formy stwarza taki krótki okres, kiedy organizm jest dysfunkcjonalny. Ma wtedy najwięcej kłopotów. Albo gość coś zje, albo gdzieś zabłądzi. I to dotyczy też tych transformacji okołotechnologicznych. Tak? To znaczy, my musimy mieć świadomość, że rozumiana w chwili obecnej jako wynikająca z Zielonego Ładu transformacja, gdyby była robiona liniowo, będzie oznaczała dłuższą lub krótszą tą kompletną dysfunkcjonalność, która albo musi doprowadzić do gwałtownego załamania poziomu życia, czyli jedno pokolenie po prostu sobie trochę pobieduje. Jeżeli mu się religijnie powie, że to jest dla dobra wyższego, to się zgodzi z tym. No więc stąd między innymi pewne cechy polityki klimatycznej zarówno są jakobińskie, ale jednocześnie mają takie transcendentne. Tak? Tu się szuka pewnych wartości wyższych, albo musi być ubezpieczana. Czyli muszą być dwa systemy równolegle. No my ciągle jakby jeszcze próbujemy ubezpieczyć
transformację, czyli zachować to, co działa, wierząc, że to, co jeszcze nie działa, bo tego nie ma, no zacznie w pewnym momencie działać. Tak? No prawa fizyki nie zaprzeczają możliwości wykonania tej transformacji, tylko musi mieć jedną świadomość, że my rezygnujemy z naturalnych magazynów energii, bo wszyscy mówią, no gdyby były magazyny energii, no one są, no magazynem energii dla bloku jest węgiel, no ten, on się tworzył miliony lat i on się pewnie znowu tworzy, jak się zmieni klimat, się podwyższy temperatura, pojawią się duże rośliny, zmieni się obieg wody, zmieni się układ wiatrów, za 60 milionów lat będziemy mieli nowe pokłady. No to jest raczej ten cykl się zdarzał, prawda? Jak się z geologami rozmawia, to oni to widzą inaczej. Oni to widzą jednak w takich bardziej perspektywach. To ci, co przepowiadają pogodę, to się bardziej niepokoją, bo gdzieś tam jakaś rzeka wyleje, jeżeli się trochę więcej deszczu spadnie. No więc my rezygnujemy z magazynów energii, a nie szukamy magazynów energii na rzecz dostaw ciągłych, just in time, tak? No i tu mamy gwarancję, słońce, temperatura korony słonecznej 11 tysięcy stopni, emisja promieniowania na tym poziomie temperatur jest praktycznie bezentropowa, bo jak sobie podzielimy energię przez takie duże T, to jest niska entropia. To, co wypromieniowujemy w kosmos w nocy, ma 300 kelwinów, czyli jest znacznie wyższa entropia, więc się pozbywamy chaosu. No i to, co możemy konwertować, no i próbujemy uniknąć obiegu cieplnego, czyli przejść przez obieg konwersji bezpośredniej, a to fotowoltaika, a to poprzez wiatr, a to poprzez wodę. Tylko tyle, że rezygnujemy z energii zmagazynowanej o stosunkowo dużej gęstości, w stosunkowo niewielkich wolumenach, na rzecz energii o bardzo małej gęstości. Więc transformacja musi, po pierwsze, spowodować do zajęcia przy zachowaniu podobnej konsumpcji energii ogromnych połaci Ziemi. Musi mieć świadomość, że to już będzie kilka procent. To nie da się tego tylko i wyłącznie zaspokoić kilkoma elektrowniami i liniami przesyłowymi. To będzie kilka procent powierzchni, no bo energię trzeba jakoś zagęścić. B. Druga trudność to będzie surowce, które się zmieniają z tych łatwo dostępnych metale ziem rzadkich. Mamy w chwili obecnej powrót do niewolnictwa w DRC. Poczytajmy, co się dzieje na pograniczu Rwandy i Konga, gdzie tam chyba w zeszłym miesiącu było 1000 zabójstw i 1000 gwałtów. To wszystko się dzieje w obszarach kopalni, które dostarczają nam surowców do tego, żebyśmy się transformowali. Więc my musimy zauważyć, że nie tylko emisja jest gdzieś przeniesiona, koszty społeczne też, tak? Wyginęły drzewa balsa, bo je wycięto na wypełnianie turbin wiatrowych. No teraz ktoś wpadł na pomysł, że może trzeba podpatrzeć jakieś plastry miodu i robić to z innych struktur. No więc druga trudność to jest dostęp do surowców. Tutaj jest rzeczywiście wyścig i kto będzie panował nad Afryką, będzie kontrolował transformację. No, kto będzie, bo gdzie indziej są te surowce? To już nie jest Bliski Wschód, który może tam się pozażynać, jeżeli chodzi o interesy. To już nawet nie jest uran, za którym zawsze szła Francja i zauważmy, że sobie spokojnie wychodzi z Afryki subsaharyjskiej. To są zupełnie inne obszary, gdzie siedzą Chińczycy, którzy nie mają tych dylematów, jak nie zostawić po sobie śladu węglowego, tylko mają zupełnie inne dylematy. No trzeci to będą właśnie pieniądze i również ludzie, dlatego że te kompetencje będą musiały być bardzo rozproszone. Tu nie wystarczy wytworzyć punktowej, dużej budowy, na której pracuje kilka tysięcy osób przez kilka miesięcy i buduje elektrownię. Tu trzeba będzie mieć te kompetencje bardzo rozproszone. Więc ta transformacja rzeczywiście, ona przeorze świat bardzo dokładnie. Ona jest częścią gospodarki. Ona może nawet zastąpi gospodarkę, no bo w pewnym momencie trzeba będzie na przykład ograniczyć zasięg swobodnego podróżowania do zasięgu innych środków lokomocji niż samochody o dużym zasięgu, zmienić tryb życia. Ja mówię, że my idziemy w taki świat, który jest feudalizmem z gwarancją doznań cyfrowych. To znaczy właściwie już w chwili obecnej dyskutuje się, po co jechać na olimpiadę, przecież można mieć dokładnie te same wrażenia lokalnie, tylko tyle, że trzeba to jakoś ładnie przetworzyć cyfrowo. I myślę, że to jest znacznie szerszy pogląd, czyli powiedzmy, wracając teraz do warunków polskich i do instytucji, którą reprezentuję. Niewątpliwie Fundusz Ochrony Środowiska, a ochrona środowiska była ukierunkowana na cele statyczne, czyli powrót do jakiegoś status quo,
zmienia się fundusz klimatyczny. Ten fundusz klimatyczny ma cele dynamiczne, bo funkcją celu jest albo zapobieżenie jakiemuś procesowi, albo nadążanie za jakimś procesem, adaptacją do jakiegoś procesu. I to jest w sumie prawidłowe, no bo powinniśmy umieć odnajdywać się w rzeczywistości, która jest dla nas nowa, w szczególności jeżeli zmiany tej rzeczywistości od nas nie zależą, czyli musimy szukać swojego miejsca. Natomiast no, nie możemy tego traktować jako coś, że będzie szybkie, łatwe i przyjemne. I taka nieraz jak mantra powtarzana teoria, że jak coś jest potrzebne, to się na pewno znajdzie albo będzie wynalezione, się może okazać no, nieco fałszywe, no bo te wielkoskalowe magazyny energii prawdopodobnie poza elektrowniami szczytowo-pompowymi po prostu nie powstaną. Będziemy mieli powrót do energii mechanicznej, do różnego rodzaju kamieni, dźwigów, jakiś wind, prawda, ale to wszystko będą pewne namiastki. Ja bym jeszcze na koniec tej mojej wypowiedzi posłużył się taką paralelą historyczną. Jak zwiedzamy kościoły we Włoszech, to one są nieco inne niż gotyckie z tego okresu późniejszego, właściwie po gotyku, kościoły czy w Niemczech, czy we Francji. Mają szersze korpusy, bo Włosi woleli mieć szerszy kościół, jednonawowy, i właściwie zaczynając nie wiedzieli, jak go przesklepią. Bo mówili, no to jak zanim tam dojdziemy, wtedy się to budowało ze 100 lat, prawda, to coś się wymyśli. Często zostawali przy stropach, po prostu budowali z drewna konstrukcje, które były znane, czyli jak się przystępuje do transformacji albo się buduje nowe, a nie wie się do końca, jak się skończy, to trzeba mieć plan B i ciągle my jeszcze ten plan B mamy, tak? To przynajmniej umiemy jeszcze zbudować kopalnię, zbudować kocioł i zrobić cykl Rankina. Jak tego zapomnimy, a nowego się nie nauczymy, no to będziemy mieli kłopot. Dziękuję, panie profesorze. Jeśli by pan pozwolił, ja chciałbym kilka słów tylko dopowiedzieć do moich szanownych, nie przedmówców, ale kolegów z dzisiejszego forum. Ja się całkowicie zgadzam z profesorem Myśleckim. Wydaje się, że w Unii Europejskiej czy tam w Brukseli możemy mieć zastrzeżenia do tego, co ci ludzie wymyślają, szczególnie do tempa zmian, które nam narzucają, ale wydaje się, że są na tyle pragmatyczni, że wiedzą, że kontynent, który odpowiada za 8-9% CO2, nie uzdrowi całego świata, czyli to ma podłoże pewnego postępu technologicznego, generowania technologii, którą chcielibyśmy kiedyś eksportować. Być może nie do Chin, być może nie do Stanów Zjednoczonych, ale do niektórych państw, a być może przez silniejsze państwa europejskie do słabszych państw europejskich. I tego chciałbym uniknąć w przypadku Polski, bo to byłoby najgorsze rozwiązanie, gdzie byśmy byli odbiorcami technologii, żeby w tym Green Dealu się wpisać, tak żeby spełnić te wszystkie wymagania związane z emisją CO2. I drugi aspekt. To, żeby się stało, żeby ten system energetyczny, jakkolwiek go zdefiniujemy, w tej nowej perspektywie z dużym udziałem źródeł nieprzewidywalnych, w większym lub mniejszym stopniu, nie wiem czy niesterowalnych, aby się nie zawalił, aby zapewnić parametry, żebyśmy mieli tego Facebooka i telewizję, kiedy chcemy, a nie kiedy świeci słońce, wieje wiatr, to potrzebne są ogromne zmiany regulacyjne i technologiczne i ogromne nakłady finansowe. I tutaj wydaje się, że ogromną rolę spełnia przynajmniej w jednym elemencie regulator, bo system energetyczny jest ściśle regulowany i kwestia rynku bilansującego. Rynek bilansujący to chyba jest tym pierwszym z elementów tej układanki, dzięki któremu to nam wszystko się, mówiąc tak kolokwialnie, nie zawali. Ja tak bardzo pozytywnie patrzę, pomimo tego, co się dzieje w niektórych sektorach Wielkiej Brytanii. Oni całkowicie zrezygnowali z regulacji pierwotnej i wtórnej na rzecz przerzucenia tego na układy magazynowania bateryjne. To jest trywialnie prosty system finansowania i to im się nie zawaliło. To działa już od kilkunastu miesięcy i okazuje się, że jest tańsze do klasycznych rozwiązań. A co było przyczynkiem do tego typu zmian? Właśnie liberalizacja zmiany w rynku bilansującym. To nas czeka. Czyli tutaj potrzebna jest taka bardzo szerokie działanie w sektorze energetycznym, wielu interesariuszy, żeby to wszystko nam się udało. I powiem tak, gdybym wówczas przebudował ten rynek bilansujący, ja bym nie definiowałbym technologii w oparciu o jaką technologię chcemy zapewnić to bilansowanie. Ja zrobiłem sobie takie obliczenia w pamięci,
Dobowa nierównomierność obciążenia w krajowym systemie energetycznym to jest około 30 gigawatogodzin dobowa. Tak? 4,5 miliona samochodów elektrycznych, które pracuje tylko na 7% SOC-a, gwarantuje taką energię. A już ponad 16 modeli samochodów umożliwia oddawanie i pobieranie energii bez wpływu na żywotność baterii. Mówimy tutaj o pracy na kilku procentach SOC-a, które przy pracy w takim mikrocyklach ta żywotność baterii litowych, i nie dodam tutaj kolejnych przymiotników, bo jest tych technologii bardzo wiele, żywotność cykliczna jest liczona w milionach cykli. Czyli te usługi bilansowe V2G, one kompletnie nie będą wpływały na żywotność baterii, ale potrzebny jest rynek, potrzebny jest model finansowy, żeby tego typu usługi pojawiły się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie tak na krótkie podsumowanie panu wypowiedzi, bo na moje pytania z początku naszej dyskusji. Jak rozumiem, przeważające jakby zdanie jest takie, że jednak energetyka jest narzędziem osiągania celów gospodarczych. Że czasami próbuje znaleźć z różnego powodu prymat nad tą gospodarką, ale ma służyć tej gospodarce, aby uzyskać trwałą przewagę w konkurencyjnym świecie. Chociaż pan profesor Benysek trochę zdanie przeciwne wniósł, bo powiedział, że gospodarka sobie w pewnym sensie może poradzić bez energetyki. A jeszcze chwileczkę, panie profesorze. Będzie musiała. Będzie musiała. Pan profesor Skomudek stwierdził, że to jednak jest postęp, bo zastanawiamy się nad tym, nad czym się nie zastanawialiśmy wcześniej. I ja, wracając do pytania tego bardzo praktycznego i opowieści o kościołach barokowych, wracam do tego pytania praktycznego o ubytku dyspozycyjności mocy na poziomie 31% za 14 lat. Czy panowie widzą plan B? Czy ta zatoka śmierci, która zawsze występuje w zmianie, mamy pomysł, jak ten najbliższy czas tych bardzo już najbliższych lat, mamy pomysł, jak tą lukę może nawet sfinansować, nie mając do końca nawet pomysłu technologicznego, jak tą lukę uzupełnić, gdzie się zmienia charakter źródeł z dyspozycyjne na niedyspozycyjne. Czy panowie mają pomysł, jak te najbliższe lata z tą wskazaną przez Urząd Regulacji Energetyki luką będziemy mogli uzupełnić? Czy mogę pana profesora Benyska prosić? Rozumiem, że mówimy o luce w zakresie energii, tak? Mówimy tak, o dyspozycyjności. To ja przypomnę, że z tegorocznej analizy URE wynika, że w 2034 roku potencjał wytwórczy w Polsce będzie mniejszy o około 11%. Ale biorąc pod uwagę, że wytwórcy energii zaplanowali zwiększenie udziału źródeł niesterowalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy źródeł sterowalnych i wysokodyspozycyjnych, w ciągu najbliższych 14 lat, biorąc pod uwagę korelacyjny współczynnik dyspozycyjności, zmniejszenie mocy dyspozycyjnej w systemie może wynieść aż 31%. Tak, żeby to zobrazować, gdyby to przełożyć na 30 dni miesiąca, to się może okazać, że przez 10 dni nie będzie dyspozycji. Ja powiem tak, trzeba budować źródła energii. Po prostu trzeba zakasać rękawy i budować źródła energii. Trzeba otworzyć rynek bilansujący i razem budując źródła te niesterowalne, tak powiedzmy, jak je nazwiemy, czy w oparciu o wiatr i słońce, tak, rozwijać również elementy, które gwarantują bilansowanie systemu energetycznego. Innego tutaj rozwiązania ja nie widzę. No bo profesor Myślecki powiedział, że tak naprawdę idziemy w kierunku źródła podstawowego, pierwotnego, którym jest słońce. Pochodnym słońca jest wiatr, który wieje, tak? Czyli no, chyba wielu tutaj alternatyw nie mamy. No możemy jeszcze powiedzieć sobie o SMR-ach, tak? Ewentualnie, które będą pracowały u podstawy, które będą tym elementem również tego naszego miksu energetycznego, ale
ja nie widzę innego rozwiązania. Po prostu trzeba budować źródła wytwórcze. Można jeszcze myśleć o tym, co było tutaj powiedziane, czy w trakcie tego panelu, czy innych, że Niemcy, które mają troszeczkę inną sytuację, powiedzmy, jeżeli chodzi o kształtowanie terenu i nie tylko, będą musiały swoje źródła w zakresie produkcji wodoru przenieść czy do Maroko, czy do, na Ukrainie, co jest w tej chwili widoczne. My będziemy być może mogli w dużej mierze ten swój bilans zapewnić u nas, budując źródła, czy offshore'owe, czy onshore'owe, a być może powinniśmy również pomyśleć o krajach takich arabskich, tam gdzie to słońce świeci i zastosować tam technologię CSP. Być może w tej chwili już troszeczkę poszedłem bardzo daleko, jeżeli chodzi o wyobraźnię, ale jeżeli mamy technologię HVDC, i wszyscy wiemy, i profesor Skumunek, i ja wiemy, że to są układy, które przysyłają energię na 4-5 tysięcy kilometrów i to nie jest żaden problem. I to nie jest wcale drogie, o wiele jest tańsze przy powyżej 300 kilometrów niż systemy przesyłowe AC. No to technologicznie my już mamy, umiemy to zrobić. Tutaj trzeba podejmować decyzję i trzeba to robić. A skąd wziąć pieniądze? No, panie profesorze, pozwólmy jeszcze pozostałym wypowiedzieć, bo tak czuję, że powoli dochodzimy do końcówki naszego czasu. Budować źródła. Jakie? Czy budować? Jakie? I jakie finansować? Myślę, że jeżeli chodzi o te źródła, tutaj pan profesor Bęsek wspomniał o tych powiązaniach, powiedzmy, energetyki budowanej gdzieś w Afryce, i transportu energii za pomocą linii stałoprądowych, długie magistrale. Myślę, że to jest pewnym rozwiązaniem, ale to znowuż tworzy nam się pewna wizja energetyki wielkoskalowej. My myślę, zwróćmy uwagę na rozwój energetyki rozproszonej. I to jest właśnie chyba to, ten plan B, który dzisiaj, a może nawet on z czasem nie będzie wcale takim planem B, może będzie właśnie tym rozwiązaniem, które podstawowo będzie gwarantowało nam to, że tą energię będziemy posiadali. Samodzielność energetyczna, lokalna samodzielność energetyczna, bilansowanie lokalne, to o czym pan wspomniał, bilansowanie nie tylko w skali kraju, ale lokalnie z uwzględnieniem tej odpowiedzialności również w zakresie im bezpieczeństwa dostaw bieżących energii elektrycznej. Oczywiście w układach hybrydowych, produkcja, magazyn i oczywiście ta gwarancja lokalna. Myślę, że to się wpisuje w to, co tutaj, w te słowa, które tutaj padły, że należy budować źródła. Owszem, trzeba budować źródła. Można statystycznie powiedzieć, że jeśli wybudujemy moc, zresztą to są przykłady Europy Zachodniej, niektórych państw, Niemiec czy Wielkiej Brytanii, tu została przywołana, a parę mechanizmów takich brytyjskich kilka lat temu też chyba nawet wspólnie mieliśmy okazję rozpatrywać, mianowicie w kategorii tego bilansowania. Otóż w momencie, kiedy rozwój prosumenctwa właściwie ruszył w Wielkiej Brytanii, to było kilka lat temu, to wtedy już przede wszystkim zwracano uwagę na to, żeby moc ta, która jest przekazywana dla prosumenta, czy instalowane urządzenia przez prosumenta, żeby one były zoptymalizowane do jego potrzeb, aby jak najwięcej energii lokalnie było zużytej. Żeby to nie były przewymiarowane układy, które potem właśnie akurat też między innymi w naszej rzeczywistości stwarzają pewne wyzwania dla sieci dystrybucyjnych. Te odwrócone przepływy, o których tu wcześniej powiedziałem. Także na pewno wpisuje się tutaj swoją wypowiedzią również w tą budowę źródeł wytwórczych, tworzenie tych właśnie lokalnych, samowystarczalnych obszarów energetycznych. To się dzisiaj już w kraju dzieje. Klastry, spółdzielnie energetyczne, to jest właśnie, myślę, pewne rozwiązanie, które jeśli będzie na tyle powszechne w kraju, to ono zacznie być widoczne w systemie i zacznie dawać tą właściwą korzyść, ten kierunek właściwy. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Panie profesorze Myślecki, budować źródła jakie? Ja tylko dodam, że swego czasu pojawiła się liczba, jaka jest potrzebna na sfinansowanie transformacji energetyki w Polsce. Nie wiem, czy ona jest aktualna. 1,6 biliona złotych transformacji. Mamy lukę, budować źródła, jakie, skąd, gdybyśmy czym? Gdybyśmy szli linią business as usual, to ta luka będzie większa. Czyli musielibyśmy się zgodzić, że będziemy destruować zarówno życie społeczne, jak i gospodarcze.
No, gdyby zostawić mniej więcej ekipy, które dotychczas i nadal moim zdaniem jeszcze decydują, no to będziemy tą lukę mieli i będziemy mieli sporo zabawy, prawda, różne wyłączenia, bardzo skomplikowane i tak dalej. Tutaj ja trochę się zgadzam z panem profesorem Benyskim w takim pewnym konstruktywnym fatalizmie, co zresztą chyba było Lejzorka Rosztwańca, że przecież nigdy nie było tak, żeby czegoś nie było. No jest, jakieś rozwiązanie się znajdzie. Znaczy na pewno trzeba zmienić ludzi, którzy w ogóle się zajmują w tej chwili energetyką, no bo ci się ludzie nie znają na tym. Być może, że to jest jakaś metoda, prawda, zarządzania strategią energetyczną, rozwoju państwa i tak dalej. Tak, tak żeby było coś śmieszniej, ale to jest, pójdzie proces taki samoratunkowy. Zarówno gospodarka, jak i społeczeństwo, to jest, mamy mnóstwo ludzi wykształconych. No i oni, jak się zorientują, że to wszystko się niedługo może zawalać im na głowę, no to ten jakąś belkę podeprze, ten tego. No, pan profesor Chorowski przecież poprosił, żebym stanął na czele zespołu, żeby przedłużyć konstruktywnie bloki, mimo że ja uważam, że trzeba w tą transformację wchodzić, bo ja się nie mam zamiaru wyprowadzić z Unii Europejskiej, że trzeba przedłużyć żywotność, żeby te bloki węglowe były konstruktywne, żeby one blokami były dostarczające zdolności bilansowe, bo my się potkniemy, tak, potkniemy się naprzód na istniejącej energetyce, która się nie zbilansuje już niedługo. Więc trzeba to zrobić. No, trzeba jakoś ta Unia też to jest, się jakoś wkomponowuje w ten pejzaż po prostu, ale być może jest ta to nieciągłość, że po prostu musimy przez nią przejść, tą mentalną taką nieciągłość myślenia o energetyce, przez jakieś takie kolejne jakieś wpadki, jakieś blackouty lokalne i tego, więc to musimy tego dojść. Tylko jedna rzecz jest tutaj niebezpieczna. Perspektywa w tej chwili nawet 29 lat do bezemisyjnej energetyki, to jest strasznie mało, bo w energetyce to jest nic, to już dzisiaj musielibyśmy mieć gotowe rozwiązania prawie że ten. Także uważam, że będziemy przechodzić przez okres chaosu i z niego się wyłoni nowe koncepcje zagospodarowania nawet istniejących rozwiązań, ale wszystkim wyłonią się nowi ludzie, myślący w kategoriach współczesności, a nie patrzący, że jest taki jakiś tam blok, siaki, owaki. Przecież u nas zaczęto budować jakiś blok bez sensu i trzeba teraz powiedzieć, rozebrano. No coś się dzieje, no, ale powiedziałem, że dzieją się rzeczy takie no, groteskowe prawie, wynikające, że my jesteśmy w punkcie intelektualnej, mentalnej, politycznej i koncepcyjnej nieciągłości. Ale długo w tym nie będziemy. Dziękuję bardzo. Panie profesorze Chorowski, trzy opinie budować. Nie za bardzo do końca jeszcze wiem co, tak nie zostało wskazane, bo plan B ma się ułożyć, ale jak to może finansować? Czy są pomysły? Czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera każdy pomysł związany z tym, że należy budować? No nie, finansowanie, które tutaj zostało zarysowane, nie wiem, to może być 1,6, może być 2,6 biliona, tak, czy tysięcy miliardów, no ono wskazuje, że to będzie drogo po prostu. To tak jak pewne kultury pierwotne, jak tam nie umiały liczyć bardzo wysoko, to mówiły dużo, dużo, dużo. No dla nas ten miliard czy 2 miliardy to jest po prostu mnóstwo. No i to jest, innymi słowy, wiemy, że na to nas wprost nie stać. Finansowanie według mnie zachodzi w chwili obecnej na dwa sposoby. Po pierwsze, w jakimś sensie społeczeństwo jest zaangażowane w kofinansowanie i te instalacje prosumenckie to była taka troszeczkę też inżynieria społeczna, tak? Mniej więcej miliard pieniędzy publicznych zaktywizował 6 miliardów pieniędzy prywatnych i zauważmy, że te instalacje mające po kilka metrów kwadratowych na dachach, jak pomnożymy razy 50, to dochodzimy mniej więcej do powierzchni działki, czyli to są właśnie te 2%. A więc ludzie jakby świadomi oddali 2% bez żadnych decyzji środowiskowych, administracyjnych, czyli to się dzieje. I prawdopodobnie ten proces tam, gdzie mamy źródła rozproszone, on musi iść w ten sposób. Czyli i wtedy fundusz, który dysponuje no, dziesiątkami miliardów złotych przez kilka lat, może być takim katalizatorem i jeżeli udałoby się utrzymać podobną
proporcje, to moglibyśmy powiedzieć, że tych pierwsze 100 miliardów, 200 miliardów my już mamy. No i potem zostaje ta część tej energii, co do której wiemy, że już no, nie pozyskamy z tych źródeł bardzo rozproszonych. Odchodzimy od akumulatorów, jakimi są węgiel. Mówimy, że chcemy wprost czerpać ze słońca energię dostarczaną niejako just in time. No to sięgamy do drugiego rezerwuaru, też o charakterze astronomicznym, do wybuchu supernowych i sięgamy po pierwiastki cięższe od żelaza, bo one ze słońca nie przyszły same. One się zresztą nie syntezowały w procesach naturalnych, bo na żelazie wszystko staje. No więc sobie wykopiemy uran, te inne, odwirujemy i jest chyba już taki ogólnoświatowy konsensus, że energia rozszczepienia będzie prawdopodobnie tą, która przez to, że ma ogromną gęstość, ubezpieczy te rzadkie źródła. Tak, będzie bardziej punktowa. Potem, czy my ją będziemy przesyłać na wysokich częstotliwościach w postaci fal, czy będziemy ją przesyłać na DC, czy to będzie kabel nadprzewodnikowy, to są technikalia, no ale to taka wizja się jakby trochę szykuje. W ogóle mamy, ja bym powiedział, dwie filozofie, co do których nie wiadomo, która do końca jest lepsza, bo jedna mówi tak, korzystajmy tylko z tej energii przychodzącej just in time, czyli tej bardzo rzadkiej, o małej gęstości, budujmy coraz wyższe wiatraki, coraz większe turbiny, albo budujmy tylko bardzo wydajne źródła punktowe i wykorzystajmy na przykład do dekarbonizacji atmosfery. No to jest drugie myślenie, prawda? To znaczy też i to sobie, ale wtedy musielibyśmy iść w źródła o bardzo dużej gęstości energii. To jest też w chwili obecnej rozważane, nawet się zaczyna finansować takie projekty, które gdzieś tam na Islandii uruchomiono chyba teraz taką właśnie instalację, czy zaczyna to finansować, która nie tyle ma udowodnić, że energia ze źródeł tak zwanych odnawialnych się nadaje do czegokolwiek, tylko że można posługując się energią silnie skoncentrowaną. Więc ja myślę, że tutaj to, co mamy budować, jest w jakimś sensie dobrze zarysowane. No musimy tylko pewne decyzje podjąć i o ile te, które są podejmowane przez prosumentów, czyli na poziomie albo pojedynczego konsumenta albo stosunkowo niewielkiej społeczności, która się może nazwać klastrem, z gminą, no, grupą inicjatywną, brygadą pracy, no to jest obojętne. One są szybkie, o tyle te decyzje, które zapadają na poziomie już tych organizmów w sensie struktury społecznej wyższych są bardziej powolne, no więc muszą teraz się zsynchronizować, żeby ten nieco chaotyczny rozwój się po prostu nie skończył tym, że nie będzie miał niczego, co go ubezpieczy i on potem no, gdzieś tam popadnie. Tak. Ja mogę sobie też wyobrazić system, w którym konsumpcja energii tak się bardzo obniży, że po prostu nie będziemy jej dużo zużywać. Tak jak było w latach 80. No przecież nikt się nie przejmował tym, że wyłączano całe miasta i całe ulice. Wszyscy wiedzieli, że jest, było to nawet z korzyścią dla przyrostu demograficznego. Także to nie jest takie złe. Dziękuję. Ja bardzo chętnie, panie profesorze, bo te panie będą do mnie częściej przychodziły i machały. To jest taki ciekawy moment podczas tej dyskusji. Już powoli kończymy, ja zamykam tę dyskusję. Dziękuję bardzo za państwa, panów wkład w tę dyskusję. Jak ja zrozumiałem, energetyka ma być, służyć gospodarce, czy ma być tym narzędziem. Jeżeli zyskamy przewagę konkurencyjną, to będzie to postęp. A czy to jest nasza kompetencja naprawcza, czy kreatywna, to plan B jest w trakcie tworzenia i trzymam kciuki za plan B, żeby nam się udało. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję bardzo państwu. Forum G2. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forumg2.com.